Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drysta52 i witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Grzesznicy. Kolejny odcinek z modyfikacji do Gothica 2. Oczywiście lecimy do komnat magnatów i sprawdzimy, gdzie może pasować ten klucz. Sprawdźmy najpierw tę skrzynię. Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie, to nie jest ta skrzynia. Gorzej, jeżeli to będzie tamta na dole, bo... Tam jest gościu. Ale sprawdzimy wszystkie skrzyneczki. Może to jest tutaj w Gomezie? W Gomeza? Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie. Zresztą to wygląda niby jak komnata Gomeza, ale chyba nią nawet nie było. Nie wiem, sprawdźmy tu jeszcze. Tutaj chyba... Tak, tu jest Gomeza komnata. Nie. Kurczę, nie wiem. Nie znam się na otwieraniu zamków. Czy teraz... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Myślałam, że dostałam klucz może od tego miejsca, ale najwidoczniej nie. To? Nie znam się na otwieraniu zamków. Kurde, no przecież tu są komnaty magnatów. O proszę, mamy to. Co my tu mamy? Pierścień drewnianej skóry i kartka z dziennika. Dlaczego to jest możliwe? Przeczytajmy sobie kartkę z dziennika. Gomez zawsze był tyranem, często wspominam dzień... Tak, to jest to. Często wspominam dzień, gdy wystąpiliśmy przeciwko ludziom króla. Zabiłem ich z przyjemnością. Oczywiście ja i Blizna nie jesteśmy niewinni, może jesteśmy gorsi nawet od Gomeza, jednak żaden z nas wcześniej nie podniósł ręki na kapłanów Inosa. A wczoraj bezlitośnie zabiliśmy Koristo i Mogów Ognia. Może się to wydawać śmieszne, ale mam wyrzuty sumienia. Jeśli ten szaleniec faktycznie zdoła zniszczyć barierę, wtedy staniemy przed sądem klasztoru. Nie sądzę, aby okazano nam miłosierdzie. Mam wrażenie, że pisał to Bladwin. Kto opowiada takie rzeczy? Albo Arto. Nie, prędzej może Arto, bo przecież Arto był kolegą Blizny. W co mam wierzyć? Tak mi jakoś pasuje do tego. Dobra, Parsifal to za chwilę może. Sprawdźmy, co teraz. A właśnie, miałam dokończyć rozmowę z Dralem. Tak, zróbmy to. Nic się nie zmieniło. Co nieco się dowiedziałem. Gadaj! Paladyni wcale nie mają zamiaru zabierać ze sobą robotników i innych więźniów. Zbyt wielu ludzi i zbyt mało łodzi. Gdy tylko łodzie będą gotowe, paladyni odpłyną stąd, a nas zostawią na pastwę losu. Arsival powiedział ci coś takiego wcześniej. Nie. Rozmawiałem z Golbertem, który zajmuje się budową łodzi. Nie dowierzaj mi się za bardzo. Rozmawiałem ze strażnikami i robotnikami. Nie mówili o nim dobrze. Nie wiem już, w co wierzyć. Tak, ale wierzę mu jednak bardziej niż paladynom. W takim razie ja też. Moje zdanie i tak nikogo nie. Więc co on zamierza? Ma plan, lecz na razie mnie w niego nie wprowadził. Dlaczego? Dał mi zadanie, aby sprawdzić, czy nie jestem czasem szczurem podesłanym przez paladynów. Sprytnie. Co to za zadanie? Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Mam zabić paladyna o imieniu Udar. Zabić paladyna? Nie wiem już, w co wierzyć. Widziałeś ich zbroje? Ich miecze? Nie ma na to żadnych szans. Nie zamierzam stawać przeciw niemu w bezpośredniej walce. Słyszę o tym po raz pierwszy. No tak. Potrzeba sposobu. Z tego co pamiętam, umiesz grać na lutni. Myślisz, że jeśli mu zagram... To z wdzięczności poderżnie sobie gardło? Tam. Mówiłem ci kiedyś, że moja babka była czarownicą? Tak. Jaki jest jednak związek pomiędzy lutnią, udarem i twoją babką? Pojawić się problem. Moja babka nauczyła mnie zaklęcia, które tworzy na wodzie realistyczne obrazy. Udar stoi na murze blisko wody. Będziesz musiał podejść do niego nocą, wyszeptać zaklęcie i zagrać mu jakąś balladę na lutni. Nie może tak dalej. Pojawi się znajomy mu obraz i on mimo woli przyciągnie go do wody. Utonie zanim się zorientuje, co naprawdę się wydarzyło. Brzmi idiotycznie. Może i tak, ale to sposób skuteczny. Okej, tylko że ja nie mam lutni. Skąd mam wziąć lutnię? To nie może być tak. Cholera, to faktycznie problem. Nie sądzę, aby się znalazł tu miłośnika brzdąkania. Poszukaj jednak w koszarach i w magazynie. Okej. Nie mów, że o tym nie wiesz. Jak brzmi to zaklęcie? Naprawdę. Brzmi tak. Siostro Wodo, słuchaj mnie. Było dokładnie tak, jak obraz, serce oszukaj.
rozsądek jeszcze więcej ukradł. To jakieś bzdury. Nie trzeba mi więcej wszystko, co się słyszy. Jak ci się nie podoba, to zabij dlaczego go sobie gołymi rękami. Dobra, dobra. Życz mi powodzenia. Powodzenia, stary. Okej. Dobra. Na razie się tym nie zajmę. Chciałabym to podnieść, ale do cholery jasnej nie wiem, jak to zrobić. Dobra, tu jest drabina. Skorzystam z niej, bo jeszcze nie wchodziłam od tej strony. Tu są jakieś drzwi? Tak, tu jest jakiś ja tu byłam? Nie byłam tu i tu jest jakiś dziwny koleś. To może za moment. Co to za składzik? Nie znam się na otwieraniu zamków. No niestety, fajnie byłoby, gdyby mnie ktoś jednak nauczył. Dobra, bo ten gościu wydaje mi się szaleńcem i mam wrażenie, że zaraz mi wbije sztylet pod żebra. Mikstura. Kufer. Dobra, mamy. Tutaj się chyba na tą najwyższą wieżę będzie wchodziło. Kim ty kurczę? Aha, tu jest jeszcze jakiś strażnik. A, bo tu ludzie pracują. Cześć, Siran. Wody. Proszę. Tylko nie trzeba mi więcej kłopotów. Wody. Inaczej umrę. Nie chcę już o tym słuchać. Okaż miłosierdzie. Chwila. Wody. Cholera, ja naprawdę... Co? Nie, wiecie co? Ja sobie wczytam. Idę kupić wodę. Idę kupić wodę, bo nie mam wody. Ja to otwierałam już? Nie. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Trzeba uważać na to, co się... Nie można wyjawić się za mną. Dobra, nie. Nie wiem, czy on umiera, czy co on robi. Nie wiem, tak denerwuje. Wszystko jest możliwe. Okej, okay, teoretycznie z nim nie zagadałam, no ale to wiadomo. Kto tu sprzedawał żarcie? Tamten gościu? Nie. Kucharz sprzedawał jedzenie, kuźwa, gdzie ja idę? Nieprzyjemna sprawa. No nie, drzewo, nie blokuj mnie. Nie. Nie wiem już, w co wierzyć. Kucharz, dawaj wodę, pokaż towar. Nie, halo. To było oczywiste. Dawaj wodę, jedną, dzięki. Dzięki, dzięki, idę. Idę, gościu, wytrzymaj. Jezu, nie umieraj mi, bo może ty mnie nauczysz otwierać zamki. Nie wiem, czym on się. Jezusie Maryjo, tylko nie umieraj. Proszę cię, nie wiem, ile ci zostało czasu, ale błagam, nie wykituj mi. Nie chcę już o tym słyszeć. Hej! Chwila. Czekaj. Wody. Daj wodę. Przyniosłem ci wodę. Jezu. Oh. Mam mi w to uwierzyć. Pij. Nie wiem, jak ci dziękować. Ratowałeś mnie. Wybacz, ale nie mam niczego, co mógłbym dać ci w zamian. Mogę ci jednak pokazać, jak otwierać zamki. Kurde, czułam to. No po prostu czułam. Naucz mnie. Naucz mnie, jak otwierać zamki. O matko. To proste. Bierzesz wytrych i wkładasz go w zamek. Obracasz w lewo lub w prawo, ostrożnie i powoli. Gdy będziesz obracał w niewłaściwą stronę, to poczujesz opór. Wytrych może się nawet wtedy złamać, a jak często, to już zależy od twojej zręczności. Dobra, wracam do pracy, bo Loren będzie wściekły. Weź te kilka wytrychów, może ci się na coś przydadzą. Jezu, gościu, uwielbiam cię. Ja tak coś czułam, że jak on by umarł, to byłby problem. Loren. Nie wiem, kim jesteś. Mogę cię okraść. Nie może tak dalej być. Okej, nawet nie wiem, kim byłeś, jesteś i w ogóle. Kartka z dziennika kolejna. Przyszło mi to do głowy. Ta? Nie. Chociaż, moment. Halo, halo. To? Nie może tak dalej być. Mhm. To mi się wydaje, że czytałam. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero?
dopiero... O, tego nie czytałam. Świry z sekty postanowiły przyzwać swojego wymyślanego bożka, aby pomógł im zniszczyć barierę. Ten nowy skazany już się też tam był. Ostatnio wszędzie go pełno, chyba jeszcze nie zrozumiał, że w kolonii można stracić życie. Gomez wcale nie ma zamiaru niszczyć bariery, jest mu potrzebna. Fakt, gdyby zniknęła, straciłby swoją władzę. Ja zresztą też. Tyle, że ja wolałabym się stąd wydostać, niż rządzić tym marnym światem skazańców. Tak. Czyli jednak znalazłam coś pożytecznego. Cześć, knechcie. Jak ja mam tam wejść? Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Myślałam, że tędy przejdę na tą najwyższą wieżę, no ale jednak nie. Nikt mnie nie słucha. Dobra, przynajmniej znalazłam to i ową. Teraz w takim razie możemy otworzyć skrzyneczki, ale teraz będzie opening. Mam swoje zdanie. Prawo, nie, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Pewnie już nie mam wytrychów. Czemu ta strzałeczka została? Mam kurwa, mać trzy wytrychy. Wiecie, co to znaczy, że będzie wpisywanie kodzików i... Wiadomo. Dobra, są skrzynki na górze. Nie można wierzyć. Także zróbmy to. Jak ja mam tą bramę otworzyć? To mnie cały czas nurtuje. To nie może być tak dalej. Muszę jeszcze raz pochodzić i pomyśleć. A może tędy? Tutaj jest ten arust cały. Aha. O, skórzany mieszek. Pomóż mi wejść na wieżę. O mój Boże. Gościu umrze tutaj. A może mogę teraz gdzieś tu przejść? Pewnie nie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No dokładnie. Ale przypomniało mi się, że przecież mamy skrzynię tego, Tangrona. Czy Tangrona, kurde, nie wiem jak on miał na imię, już nie pamiętam. Ona jest tutaj na górze. A może to te drzwi? Nie no, ja tu byłam przecież. Nie, bo tutaj mamy tego orka. Fajnie, orku, że ty się orientujesz, gdzie to jest, ale ja nie wiem, jak mam ci pomóc. Dobra, bo miałam iść mu tą skrzyneczkę okraść, bo chyba zdobyłam klucz po tym, jak go okradłam. To nie było na górze. O, tu była też woda. Czyli w sumie mi się zwróciła teraz. Ten kufer był otwierany przeze mnie. Dokładnie. To teraz tędy. No i dokładnie. I teraz powinnam móc otworzyć. Czy ta skrzynia jest popsuta, czy co jest? Chyba jest popsuta. Także bez sensu trochę, że go okradłam. A tak serio, no to chyba ok nawet. Błagam cię, nie spadnij... Jezu. O Boże. Nie wiem, komu wierzyć. Musiały pojawić się. Przecież cholera, jak na tę wieżę wejść? Może tu jest jakaś drabina. Nie, to już nic nie dziwi. Nie no, ja sobie mogę tu wejść, ale mi to nic nie... O, kufer. Jak tego nie da się otworzyć? O Boże. Dobra, to odejdź. Zrobimy sobie zapis, bo nie chcę złamać wytrychów miliona. Lewo. Lewo, prawo. Aha, dobra. To otworzymy jeszcze raz. Gorzej, jak się kombinacja zmienia po każdym tym. Lewo, prawo. Dobra, nie zmienia się. To jest grunt jakiś tam. Przyjemna sprawa.
Dobra. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie mów. W ogóle nadal nie znalazłam lutni, miała być niby w magazynie albo w koszarach. Trzeba uważać, co to jest. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Dobra. Chodźmy w takim razie pootwierać teraz inne skrzynie. Tej na pewno nie otworzę, bo tu stoi rycerz przy niej. Spróbuję. Okej, okay, nie chcesz mnie bić. Prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, 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 lewo. Prawo, lewo, 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 prawo. Dobra, już sobie daruję ten jeden wytrych. Powinnam sobie wyjąć karteczkę do otwierania tych skrzynek. W sumie byłoby dobrze. Okej. Okay. Łyżka. Mówią to i o... Dobra, tutaj nic nie było. Idziemy na górę kraść dalej skrzyneczki. Jezu, jak fajnie, że wreszcie możemy sobie pokraść coś tutaj. No i dobra, tutaj jest pierwszy kufer. Może znajdę w którymś lutnie. Prawo. Prawo, lewo. Aha, mam jeden wytrych. Okej. Prawo, lewo, lewo, prawo. Może ja sobie będę zapisywać, wiecie? Czyli tak mamy prawo, prawo, lewo, kurwa, nie wiem co mam. O, Jezu, otworzyłam na szczęście. Nie musiałam zapamiętać kodu. Jak dobrze. Tak to jest, jak ma się jeden wytrych tylko. Dobrze, że jeżeli się nie złamie wytrycha, to on się nie zużywa. Tutaj jakiś kufer był? Po tej stronie? Nie. Ale po tej tak. Dobra. No, halo. Okej, okay. Lewo. Prawo. Prawo. Dobra, czyli dwa razy w prawo. Czyli będzie prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo. Prawo. Przydałby mi się F9 i F5, ale mam wyłączone. Dobra. Prawo, prawo, lewo, prawo. Kurde, czułam, że lewo. Pewnie teraz będzie prawo nagle. Ja mam za mało tych wytrychów, a mam za mało zręczności. No już nie wiem już. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Nie, halo, kartko, nie leć. Prawo. Lewo. O Jezu, udało się. Nic szczególnego tutaj nie było. Czy ja znalazłam smołę, czy łykrę to szczura? Smołę. Wiecie, troszeczkę chciałam znaleźć łój, bo on tam coś gadał, że ten kołowrót nie działa tak, jak powinien. A w takim wypadku, skoro kołowrót nie będzie działał tak, jak powinien, to wtedy przyda nam się coś innego. Ale ten klucz od tego gościa powinien być do tych drzwi. Nigdy tego nie otworzę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Lewo. O, fajny początek. Dobra, znowu prawilna skrzynia. Prawo. Prawo. Prawo, lewo. Świetnie. No dobra. Prawo, lewo, prawo. O. Tak to jest, jak ma się tylko jeden wytrych. Dobra. To jeszcze raz. Prawo, lewo, lewo, lewo. Nie, prawo. Wiecie, no. 50-50, albo się uda, albo nie. Nie, nie chciałam tego... Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Nie, 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 wczytujemy. Dobra. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo.
Prawo, prawo. Dobra. To będzie jakaś powalona skrzynia, to czuję. Prawo, lewo, lewo. Prawo, prawo, prawo. Lewo, ale szczęście mi się nie złamało. Mamy tak. Prawo, lewo, lewo. Prawo, 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 lewo. Strzały i złoto. Dobra, czy za tym obrazem... O, proszę, wytrych. Tak coś czułam, żeby zajrzeć za ten obraz. A po tej stronie? Nie. Dobra, to został nam ostatni kufer. Który chyba jest na... Nie, dwa ostatnie kuferki, dobra. Dam radę na jednym wytrychu. Lewo, nie, prawo. Prawo, lewo, lewo. Okej, okay. Prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, 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 prawo, nie. Prawo, lewo, 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 lewo. I teraz prawo. Nie. Mam zapasowy wytrych, ale wczytuję. Bo chcę mieć troszeczkę więcej, a nie mniej. Dobra. Prawo. Lewo, 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 lewo. Nie. Czyli jeszcze raz będzie lewo. Prawo. Lewo, 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 lewo. Okej. Złoto, strzała, esencja many, kwarc i surowa ryba. Dobra. No i ostatnia skrzynia na dzisiaj. Prawdopodobnie. Chyba, że jeszcze jakąś znajdziemy. O, to jest kufer... Aha, bo to jest ten magnatów. Dobra. Czyli to mamy otworzone wszystko. No lutni na razie nie znalazłam nigdzie. Trudno się mówi. Sprawdźmy może, co możemy zrobić. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Zadanka. Ostatni z klanu. Amulet Orka znajduje się gdzieś w rejonie najwyższej wieży zamkowej. Nie może tak dalej. No to najwyższa wieża zamkowa jest tam. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Nie trzeba mniej więcej. A może ja dostałam klucz tutaj, do tych drzwi? Słyszę o tym po raz pierwszy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To gdzie ja dostałam ten klucz? Nie zasłużył sobie na to. Ja jestem upośledzona, czy co? Nie zasłużył sobie na to. Amulet. Co to za amulet był? Znalazłem amulet Grata. Dobra, okej, okay, czyli nie musiałam się nigdzie wspinać. Dobra, czyli idę mu oddać amulet, ale jeszcze sprawdzę, czy po drodze nie mam czegoś do roboty. Otwarcie bramy. Arus nie chce dać mi klucza, będę musiał go po prostu ukraść. Chyba Dral był kiedyś dobrym złodziejem. Mówią to i owo. Ale przecież on mi dał ten klucz za 50 sztuk złota. Słyszę o tym po raz pierwszy. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. O co chodzi? Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. No nie mówcie mi, że to się zbagowało. Hej! Trudno mi w to uwierzyć. Przecież on mi dał klucz. Czyli musimy podszkolić się w złodziejskich jeszcze. No to dobra, idę się jeszcze nauczyć. Przeskoczymy próg punktowy u Drala. No być tego pewnym. Znasz być tego pewnym. Jeżeli nie, to się prześpię do północy i pójdę zarżnąć tą owcę jedną. Możemy jedynie. Dawaj, plus 5. I ja mam teraz punktów nauki 9. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. W sumie to mogę sobie dać jeszcze w zręczność. Trudno być tego pewny. 2, 4, 6 i 8. Mam swoje zdanie na ten temat.
I teraz mam jeden punkt umiejętności. Nie wiem, czy mogę kogoś nowego okraść, ale może mogę. Musiały pojawić się problemy. Bo mi się kojarzy, że ten gościu dał mi ten klucz. Mam takie coś jak klucz? Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Klucz. To klucz od pokoju, w którym znajduje się mechanizm otwierający bramę. Nie sądzę, że. Czy ja mam klucz? Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Pasuje do kufra w komnatach magnatów. Nie może tak dalej być. Niektóre problemy same się rozwiązują. Hej! No to są te drzwi chyba. Nie, to nie są te drzwi. Trudno być tego pewny. O Jezu, ja już nic nie wiem. Nie rozumiem już nic. Tak czy siak idę na górę, bo idę oddać temu orkowi amulet. Tak czy siak kołowrotu nigdzie nie widziałam. Trudno być tego pewny. Bo na górze byłam i kołowrotka nie było nigdzie, także teraz... Przecież wiedział o tym wcześniej. Panie orku, mam dla ciebie amulet, tylko nie zrób mi krzywdy. Trudno mi w to uwierzyć. Dawaj klucz. Człowiek myśleć, że kratak ślepy? Nie może tak. Człowiek może brać wszystko ze skrzynia. Kratak gardzić człowiek. Co wierzyć? Ups. Oto twój amulet, kratak. Człowiek zwrócić kratakiego amulet. Teraz kratak móc rozmawiać z duchy. I prosić je o wybaczenie. Człowiek zasłużyć na nagroda. Czego chcieć, człowiek od duchy? Energię życiową. Chcę zwiększyć swoją energię życiową. Człowiek dokonać mądry wybór. Człowiek pomóc Grattak i duchy go wynagrodzić. Grattak, dziękować człowiek. Grattak prosić duchy. Uratowanie dusz swoich braci. Niechaj duchy chronić człowiek. Przecież wiedział o tym wcześniej. Przez to będzie jeszcze więcej. Chcę się stąd wydostać. Czy masz jakieś pomysły w tym względzie? Grattak znać sposób. Grattak jednak nie wierzyć człowiek. Nie wiem już, w co wierzyć. Nie musisz o to pytać. Co mam zrobić, aby zdobyć twoje zaufanie? Człowiek myśleć, że to proste. Kratak nie dziecko, żeby wierzyć człowiek. Ależ musi być jakiś sposób. Kratak ranny, potrzebować mikstura lecznicza. A jeśli człowiek przynieść taka mikstura, kratak pomóc w ucieczce. Dobrze, zaczekaj więc, wrócę niebawem. Okej, ja mam. Mam dla ciebie ekstrakt leczniczy. Człowiek pomóc Grattak. I teraz Grattak dotrzymać słowa. Powiedz, jak się stąd wydostać? Grattak dokonać rytuał przemiany w ptaka. Człowiek wtedy odlecieć. Jak się ciebie posłucha, to wszystko wygląda jak bułka z masłem. Grattak nie wiedzieć. Co to bułka z masłem? Mam na myśli... Niektóre problemy same się rozwiązują. Zresztą, nieważne. Nie zasłużę sobie. Czego ci potrzeba, aby wykonać ten rytuał? Kratak słaby. Kratak potrzeba energia. Człowiek przynosić kratak artefakty. I wtedy kratak dostać moc. I wykonać rytuał. Artefakty? Interesuje cię coś konkretnego? Człowiek odnaleźć mój amulet. Amulet jest magia. I ona pomóc. Człowiek przynieść Grattak wszystkie pierścienie i amulety, jakie znaleźć. Dobrze, postaram się. Jeśli chodzi o artefakty... Człowiek znaleźć coś przydatnego?
tak, jakby brakowało mi. Dobra, na razie ci nic nie dam. Otworzę sobie twój kufer, pozwól. O, eliksir życia, eliksir many. Pięknie. Życia to te plus 20 się na pewno przyda. Dziękuję. Coś mi tu dziwnego się dzieje, jeżeli chodzi o tego orka. Pierścień Tengrona, pierścień drewnianej skóry i pierścień zdolności. Nie wiem już, w co wierzyć. Nie wiem, czy oddawanie ci tego to mądry pomysł, ale chyba tak. Mhm. Dobra, w sumie to jest zadanie, także... Czym on się tak denerwuje? Mam tu taki pierścień. Tak, to... Okej. Mam tu pierścień mistrzostwa. Człowiek znaleźć cenna rzecz. Dać go tutaj. Mhm. Słyszałem, że w każdej bryłce magicznej rudy jest nieco magicznej energii. Prawda. Kilka kawałków rudy to za mało. Do rytuału to być za mało. Więcej nie znajdę. Człowiek szukać artefakty. Zapomnieć o magiczna luda. Okej. Podejrzewam, że jak zdejmę ten pierścień mój zręczności, który noszę... A nie, ja oddam ten pierścień zręczności. A drewnianej skóry nie chcesz? Nie rozumiem cię. Dobra. Myślę, moi drodzy, że to jest odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie wykonamy znowu kolejne zadania. Myślę, że spróbujemy zająć się zadaniem... w ogóle zaspokoić głód. Ja bym to mogła zrobić. Wystarczy chyba, że sobie coś zjem. Mam swoje zdanie na ten temat. Gdzie jest ta potrawka? Znasz już moje zdanie. O, punkty trafień plus 3 dodaję. Nikt mnie nie słucha. Okej. Ale żeby odpocząć, to ja nie wiem, co bym musiała zrobić. Dobra, będę szła naokoło. Dobra, w takim razie się z wami pomału pożegnam. Nie mam pojęcia, gdzie jest to pomieszczenie, gdzie pozwoli nam to otworzyć bramy. Musiałabym połazić i popatrzeć. No, na górze byłam, tam nic nie było. Tutaj przeszłam i nic nie ma. Ja mam kluczy. Kolejna woda? Ja tego zapomniałam zebrać, czy co jest ze mną nie tak? Dobra, no tutaj nie ma. Na dole jest zawalone, ale stoi tutaj woda. A nawet dwie wody. Tutaj też nic nie ma. Wybaczcie, że tak przedłużam, tak jak zwykle. Mam klucz. Co to za klucz? Co to jest za... Halo? Nie, halo. Tap. Pasuje do kufra orka na dachu, to wiem. To klucz od magazynu w starym... O, proszę. Podejrzewam, że to jest klucz do tamtego pomieszczenia. Okej, moi drodzy, spróbujemy jeszcze raz tutaj wejść. Tak, mamy kluczyk. O, dobra, moi drodzy, ten magazyn sobie splądrujemy w kolejnym odcinku, bo widzę, że tutaj jest multum rzeczy. O matko. I tutaj jest jakieś przejście. I to też jest jakiś... Dobra, zajmiemy się tym magazynem już w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć.